Cześć, witam w kolejnym filmie. Dziś zajmiemy się znanym i lubianym karabinkiem Grot, a dokładniej jedną z jego modyfikacji, a w zasadzie modułem stosowanym w tym karabinku, z którym mieliśmy okazję zapoznać się bliżej w fabryce broni Łucznik Radom oraz jakiś tydzień temu na konferencji Wojsk Obrony Terytorialnej poświęconej właśnie użyciu karabinka Grot w Wojskach Obrony Terytorialnej, podczas do której konferencji mieliśmy okazję obejrzeć pokaz dynamiczny z wykorzystaniem karabinków Grot zarówno w wersji bojowej, jak i w wersji wyposażonej w ten moduł, który za chwilę Wam pokażę. Pokaz był przygotowany przez chłopaków związanych z firmą Targets Creators. Głównym prowadzącym sam pokaz był Łasuch, ale oprócz prowadzenia miał też swoją prelekcję. Swoją prelekcję miał też Matka, więc było dosyć ciekawie. Cała konferencja, włącznie z pokazem, była zorganizowana w WITU, czyli w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia, na bardzo fajnej, krytej strzelnicy o długości 50 metrów, bardzo szerokiej, bardzo nowoczesnej, co zresztą widzicie na filmie. Trochę się działo, widzieliśmy, jak chłopaki korzystają z tej broni, no i widzieliśmy też, jak korzystają z karabinków Grot wyposażonych w moduł, który chcę Wam pokazać. Mianowicie zestaw UTM pozwalający na strzelanie z karabinka Grot amunicją ćwiczebną. Kilku rodzajów. Jakich rodzajów? To widzicie właśnie na planszy. To nie są wszystkie rodzaje amunicji UTM produkowane przez firmę UTM. To są tylko te rodzaje amunicji, które są wykorzystywane w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zastosowanie tej amunicji i tej całej konwersji, o której za chwilę dokładniej, umożliwia strzelanie z tych karabinków poza terenem stricte strzelnicy. Tak? Oczywiście z zachowaniem wojskowych przepisów odnośnie tego, gdzie można używać broń, ale na przykład można ćwiczyć walkę w terenie zurbanizowanym, rozstawiając doraźny killing house na strzelnicy składający się ze zwykłych przesłon. Wojska Obrony Terytorialnej w ogóle dysponują takimi modułowymi killing house'ami na lekkich stelażach ze ścianami wykonanymi z jakiegoś grubego płótna, tkaniny, czegoś takiego, które skutecznie zatrzymują pociski tej amunicji UTM. No i generalnie są bezpieczne z wykorzystaniem tej amunicji. Jak już jesteśmy przy samej amunicji, to nabój z pociskiem barwiącym, czyli Man Marker Round, MMR, chyba najpowszechniej kojarzony właśnie z zestawami UTM, zawierający pocisk z farbą, tam są cztery kolory, w WOT-ie są używane dwa, jest czerwony i niebieski. To jest najpowszechniej używana amunicja do treningu Force on Force. I co ciekawe, tenże właśnie pocisk wystrzelony z naboju MMR na dystansie do 30 metrów, czyli znacznie przekraczającym odległości strzelania w CQB, zachowuje balistykę zwykłej amunicji 223. Oznacza to tyle, że do treningu CQB z wykorzystaniem amunicji MMR UTM nie ma konieczności przystrzeliwania broni i ustawiania celownika, i strzela się normalnie tak, jakby się strzelało z amunicji bojowej. Oczywiście ona lata wolniej, jest dużo mniejszy, no w zasadzie nie ma odrzutu i podrzutu broni, ale łuska wypada i broń funkcjonuje normalnie, jak przy użyciu amunicji ostrej, co zresztą, powiedziałem ostrej, amunicji bojowej, co zresztą widzicie na filmie z pytania. Samo dostosowanie karabinka Grot do strzelania amunicją UTM jest banalnie proste i sprowadza się do częściowego rozłożenia broni, co zaraz wykonamy, oczywiście ze sprawdzeniem komory.
I zasadniczo w tej chwili karabinek już jest gotowy do transformacji na broń strzelającą amunicją treningową, ale skoro jest rozłożony, to zobaczcie, jakie są różnice. To jest suwadło, zespół ruchomy, czyli suwadło z zamkiem i iglicą jednoczęściową od karabinka bojowego, ale w wersji cywilnej. To na dole to jest zestaw UTM. Różnice są widoczne na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim jest to ten niebieski pasek. Brak otworu na to, co się z angielska nazywa cam pin i pewnie wiele osób będzie to kojarzyć, a po polsku nazywa się to trzpień sterujący albo wodzik zamka. Dlaczego tego nie ma? Z prostej przyczyny. W zespole ruchomym karabinka strzelającego amunicją bojową mamy ruchomy zamek, który sterowany przez ten trzpień albo cam pin po prostu się obraca, ryglując po dojściu przodu suwadła do płasku komory ryglowej. Zamek się obraca i ryguje nam przewód lufy. W przypadku tego elementu sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo to całe jest zamkiem. Karabinek z założonym zestawem do amunicji UTM działa bowiem na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Ten element, który normalnie w karabinku strzelającym amunicją bojową jest ruchomy, on tu jest na stałe. To jest element suwadła, w zasadzie zamka. Czyli cały ten element to jest zamek. Tu się nic nie ryguje, nic nie obraca, nie ma działania gazów, energii gazów prochowych. Po prostu działa to na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, jak zwyczajny PM. Kolejną różnicą jest różnica w budowie czułka zamka. Po lewej stronie macie zamek karabinka strzelającego amunicją ostrą. Po prawej stronie jest zamek karabinka strzelającego amunicją UTM. Jak widzicie już na pierwszy rzut oka, w tym zamku są tylko dwa rygle, które i tak nic nie ryglują, bo się nie obracają. Tak? Proste. W karabinku bojowym iglica jest w środku, a w karabinku na amunicję UTM znajduje się w lewej dolnej ćwiartce. Dlaczego tak? Ano ze względów bezpieczeństwa. Po prostu chodzi o to, żeby przy przypadkowym załadowaniu amunicji bojowej nie doszło do odpalenia naboju, dlatego że tu nie ma lufy ćwiczebnej. Tu lufa jest standardowa. Wymienia się tylko zespół ruchomy na zamek UTM i to jest cała operacja, plus jeszcze magazynek, ale o tym za chwilę. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zastosowano iglicę, która uniemożliwia zbicie spłonki naboju bojowego, nawet jeżeli przez przypadek zostałby tu załadowany. Dalej, tak jak mówiłem, niebieski pasek, tak jak w wersji wojskowej, obciążniki przeciwodskokowe, te bezwładniki wolframowe, które są umieszczone w kanale wzdłuż samego zamka, z tej strony wchodzi. Tylko kolejną różnicą jest, że w przypadku karabinka bojowego z tej strony wchodzą dwa, a z tej strony wchodzą cztery. Natomiast w przypadku zamka swobodnego, czyli tego, który trzymam w ręku, tu są cztery obciążniki i tu również mamy cztery obciążniki, czyli jest symetrycznie. Następna różnica to budowa iglicy. Ja jej teraz nie będę wyjmował, bo to jest troszeczkę trudniejsze niż w normalnym karabinku. Tu iglica jest dwuczęściowa. Ona składa się z grota iglicy, który idzie przez większą część tego zamka, a na samym końcu jest osadzony taki kołek, który nazywa się bijnikiem. Kurek uderza w ten bijnik, bijnik przekazuje energię kurka dopiero na iglicę i iglica zbija spłonkę naboju UTM, powodując jego odpalenie. Konserwacja, no zasadniczo tak jak się konserwuje, dobra, ja to złożę w międzyczasie. Konserwacja jest taka sama jak w przypadku broni strzelającej amunicją bojową, z tą różnicą, że przy intensywnym prowadzeniu ognia zalecane jest co 200 strzałów
wyczyścić zamek. Plus dodatkowym zaleceniem jest, żeby zwracać szczególną uwagę na przewód lufy, czy któryś z pocisków się nie rozpadł w niej, nie zostały jakieś jego resztki. I to jest w zasadzie tyle. Poza tym karabinek czyści się tak samo jak karabinek bojowy, tylko on się mniej brudzi, bo po prostu nie ma aż tylu tych gazów prochowych, które wyrzucają pocisk, tu jest ich po prostu minimalna dawka. Jeszcze o magazynkach. One teoretycznie wyglądają prawie tak samo. To nawet wygląda jak Magpul, ale to nie jest Magpul. To jest magazynek zrobiony przez UTM-a, który wygląda jak Magpul. Dla bezpieczeństwa, aby uniknąć pomyłkowego załadowania amunicji bojowej do tego niebieskiego magazynka, ta jego część, czyli wnętrze jakby, jest po prostu krótsze. Nie da się załadować, tak, widzicie to? To widać w dolnej, o, teraz. Wnętrze jest krótsze. Nie da się załadować amunicji bojowej do tego magazynka. Różnica jest tu, w tym miejscu. Dodatkowo jest jeszcze ten rozdzielacz. To też powoduje, że te naboje ostre po prostu nie wchodzą. I producent zaleca stosowanie tylko tych niebieskich magazynków. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa. Jasno i wyraźnie widać, że jest to magazynek załadowany amunicją UTM. A po drugie klasyczne magazynki po prostu powodują zacięcia i złe funkcjonowanie samego karabinka strzelającego tąże amunicją UTM. Poza tym broń działa normalnie po podpięciu magazynka. Po wystrzeleniu wszystkich nabojów suwadło oczywiście zostaje zatrzymane w tylnym położeniu. Można je zrzucić. Karabinek oczywiście daje się zabezpieczyć. W tym wypadku daje się go zabezpieczyć tylko przy przeładowaniu, dlatego że w swoim karabinku mam komorę spustową ze spustem Geissli. Ale o tym wszystkim opowiem Wam w kolejnym filmie, w którym pokażę Wam wszystkie moduły do grota, które na chwilę obecną są do niego po prostu dostępne. I to zasadniczo tyle o tym module UTM. Jak sami widzicie, konstrukcja jest bardzo prosta. Przekonwertowanie karabinka strzelającego amunicją bojową na karabinek strzelający amunicją barwiącą czy którymś z pozostałych trzech rodzajów amunicji jest banalnie proste. Robi się to w kilkadziesiąt sekund, czy kilkanaście nawet przy wprawnej obsłudze. No a możliwości treningu są dużo większe. Jest tylko jedna wada, mianowicie jedna kulka kosztuje około 4 zł. Aha, jeszcze jedna rzecz. Cywil może zakupić zestawy UTM, oczywiście tak, ale należy pamiętać, że karabinek taki jak tu leży wyposażony w zestaw do amunicji UTM. Niezależnie od rodzaju wykorzystywanej amunicji, czy to będzie ta hukowa, czy to będzie ta barwiąca, czy jeszcze jakaś inna, jest bronią palną. W związku z tym w świetle ustawy można go używać wyłącznie na strzelnicach. Więc przeciętnemu cywilowi taki zestaw jest po nic, chyba że chce mieć fajny fant kolekcjonerski do swojej kolekcji pod tytułem Grot i jego moduły. Natomiast jeżeli dany cywil ma na przykład firmę szkoleniową, a jeszcze swoją strzelnicę, to wtedy otwierają się przed nim bardzo duże możliwości, bo może wprowadzić szkolenia CQB albo szkolenia Force on Force w ogóle z wykorzystaniem tych właśnie zestawów. Czyli będzie mógł szkolić ludzi w treningach z żywym przeciwnikiem. Wiadomo, Bruce Lee już mówił, że deski nie oddają, w strzelectwie tarcze nie oddają, a żywy przeciwnik wyposażony w podobny zestaw potrafi nauczyć respektu dla przeciwnika, zwłaszcza w czyszczeniu pomieszczeń, kiedy już nie jest tak łatwo, że się wchodzi, strzela i krzyczy czysto, czysto. Aha, na koniec jeszcze jedna uwaga. Zobaczcie na to zdjęcie. Do treningu Force on Force z taką amunicją konieczne jest wyposażenie każdego ćwiczącego w obowiązkowy zestaw chroniący twarz, oczy, szyję. Zalecane jest ubranie się w ubranie przynajmniej dwuwarstwowe, więc mundur plus tak zwane kalesony z długimi nogawkami i koszulka z długim rękawem oraz rękawiczki. Ta amunicja ma jednak mimo wszystko swoją energię, która wynosi 2,9 dżula. To boli. To naprawdę boli.
I jeszcze uwaga z własnego doświadczenia, nie używajcie w czasie treningów z wykorzystaniem, w czasie treningów force on force z wykorzystaniem amunicji UTM, nie używajcie odzieży z membranami, dlatego że ona po prostu ulegnie zniszczeniu. Po trafieniu pocisk lecący z tą energią 2,9 Joule'a potrafi przeciąć taką membranę. To żeśmy kiedyś sprawdzili, a strzelaliśmy do siebie z pistoletów, czyli ta energia była jeszcze mniejsza i niestety koledze pocięło kurtkę. No dobra, to zasadniczo tyle, co chciałem Wam powiedzieć o tym zestawie, o innych modułach karabinka w kolejnym filmie, który nakręcę niebawem. No to bawcie się dobrze i do zobaczenia.